Szybciej, Krzysiek! Jeszcze raz spróbujemy wystartować. No i są dalej problemy. Pulchłem długi. I dwójeczka. Dwójka, trójka, czwórka i jedynka. Dwójka, trójka, czwórka i jedynka. Pulchłem długi niedysponowany. Kłania de Bourguignon, ale wszystko jest zgodnie z przepisami. Może to jest taktyka, może inni się zagalopują. A więc dwójeczka, kłania de Bourguignon. Na miejscu pierwszym. Na miejscu drugim Meni de Genetini Filip Bagiński. Na trzecim były jakieś problemy. Queni Dion City Wiesława Kałuży. I na razie na ostatniej pozycji Pulchłem długi. A więc mamy na czele 2, 3, 4 i spokojnie z tyłu jedynka. Może to strategia na to, żeby przejechać dystans po prostu i liczyć na to, że inni się zagalopują. Mamy na pierwszym miejscu dwójkę, trójkę na miejscu drugim, czwórkę na miejscu trzecim i stabilna sytuacja, jeśli chodzi o jedynkę. O Pulchłem długi na miejscu ostatnim, chociaż tutaj były pewne przesłanki do tego, żeby upatrywać w Mikołaju Andrzeju Chełkowskim faworyta. Trójka tymczasem skraca dystans do dwójki, a więc Meni de Genetini i Filip Bagiński walczy o swoje pierwsze zwycięstwo. Na razie z Krzysztofem Romańczykiem i z Kłania de Bourguignon. Dwójka nadal na czele. Trójka na miejscu drugim. Czwórka na miejscu czwartym. A Pulchłem długi Mikołaj Andrzej Chełkowski, który bardzo powolutku rozpędzał swoją sulkę, popędzał swojego kusaka i być może to będzie owoc w postaci zwycięstwa. Trójka, dwójka, jedynka i czwórka. Meni de Genetin tymczasem wychodzi na pierwsze miejsce, wyprzedzając Kłani de Bourguignon, a więc mamy zmianę. 3-2, ale jeszcze idą na tyle blisko, w takim kontakcie, że wszystko może zdarzyć się na ostatniej prostej. I właśnie na tej ostatniej prostej w tej chwili nam się pokazują 350 metrów do mety. Trójka, dwójka, jedynka i czwórka. Ale o zwycięstwo walczą tylko te dwa pierwsze. Na razie. Na miejscu pierwszym. Dwójka, kłania de Bourguignon, a więc sytuacja nam się odwróciła. Na trzecim miejscu jedynka, a o pierwsze walczą do ostatniego metra. Dwójka i trójka, dwójka i trójka i równo. Fotokomórka rozstrzygać będzie te kwestie. 2 i 3 z perspektywy ludzkiego oka, równiutko. Kłania de Bourguignon i Meni de Genetin na miejscu.